Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, dziś widzimy się w czymś, co mogę powiedzieć wam, że nie było nawet planowane. A o tej przed wami list z zaproszeniem do Hogwartu. Inaczej mówiąc, widzimy się dzisiaj właśnie w grze Dziedzictwo Hogwartu, która swoją premierę, jeśli się nie mylę, miała 3 tygodnie temu, więc jest to delikatny poślizg. Ale żeby nie było, seria ta jest naprawdę wyjątkowa, nie tylko dlatego, że jest to gra, o której było głośno i w dobrym znaczeniu, i nie do końca dobrym, ale jest też wyjątkowa dlatego, że ta seria jest zapewniona dla was wszystkich, którzy ewentualnie kiedykolwiek to zobaczą, za pośrednictwem mojej jakże wspaniałej moderatorki Helgi Viking. Tak więc dziękuję ci bardzo, Helga, to dzięki twojej dobroci jestem w stanie pokazać, jak nie umiem być czarodziejem i tym podobne. I tak, to tyle ze słów wstępu. Po prostu dziś rozpoczynamy przygodę, którą miejmy nadzieję, że zakończymy na prawie 100%. Dlaczego mówię prawie 100%? Odpowiedź jest prosta. Nie da się mieć 100% na jednym podejściu. I to nie żartuję, trzeba dosłownie, to akurat się dowiedziałem wcześniej, zrobić jakby wstęp 4 razy. Ale dlaczego to? Powiem wam później. I tak wiem, że niektórym może to już psuć nastrój czy spoilerkować, ale dobra. Starczy takiego marnego gadania. I tak, przeczytajmy może lista, po czym skupmy się na rozpoczęciu rozgrywki. A, i takie jeszcze ostrzeżenie. Jeśli będą jakieś lagi, niestosowne ustawienia czy coś na filmie, wybaczcie, ale... A dopiero dostosowuję wszystkie tutaj jakby parametry samej gry do tego, jak komputer będzie współpracował z nią podczas nagrań. Ale tak. Hogwarts, szkoła magii i czarodziejstwa. Tak nawet to było przetłumaczenie polskie. Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Ciekawe, jesteśmy uczniem 5 roku. Czy to oznacza, że 4 lata już minęły, czy nagle stwierdzi, dobra, może po tych wielu latach weźmy tego obiboka, żeby się zaczął uczyć magii. Nie wiem, która opcja jest bardziej prawdopodobna, ale która by nie była, nadal ciekawe. Widzimy się ponownie. Było cięcie. Trwało ponad godzinę, nie pamiętam, jak skończyliśmy, ale tak. Wydaje mi się, że na 5 roku. Więc tak, rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Typowe. I tak, podstawowe wyposażenie zostało już dla ciebie skompletowane. Będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Miło, miło. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czardziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże, w ramach wyjątkowych okoliczności, ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig mógł pomóc ci poszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku, w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału. Okej, dobra. Czyli będzie jakieś czarowanko poza szkołą nielegalne? Podoba mi się. Czemu nielegalne, ale legalne. Z wyrazami szacunku... Matylda Weasley, wicedyrektorka. Okej, zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, co dalej się tutaj dzieje i... Dalej się dzieje wybór postaci. Okej, najgorsze, co może być. Stworzenie postaci. Szczerze bym powiedział nawet, że chyba najlepszy mi tak wstępnie preset wybrało. Względem tego, co ewentualnie mógłbym stworzyć, więc... Zostań przy tym, co jest i pracujmy nad tym wszystkim. I... Okej, dziękuję ci, grożeń, dałaś po prostu miliona suwaków. Kształt twarzy... Okej, żeby to... Naprawdę różnorakie. Nawet fajne. A osobiście, czekajcie, to była ta... A niech będzie taka w sumie, czemu by nie. Kolor skóry. Pewnie im bliżej, tym jaśniejsza, tym dalej, tym ciemniejsza, delikatnie mówiąc, nie. To już takie... sobie nie tyle ciemniejsze, co są różne warianty. Powiedzmy, że taka niech będzie. Jeśli nie będzie się dało później zmienić, to trudno. Ale tak, okulary mogę wziąć... Aha. Takie różnego typu. Dobra, czemu nie? Weźmiemy okularki. Tak, na razie muszę przyznać, że podoba mi się. I tak, zanim fryzura, to jeszcze kolory włosów, żeby sobie znaleźć idealny. I tak, oczywiście od najciemniejszych, takich typowych. O,
Że najpierw są czarne, potem są siwe, no. Właśnie nie postaraliście. Dobra, są różne kolorki. Dobrze, dobrze, widzę ten kolor. Bo nie ukrywam. To będzie gra o magii i czarodziejstwie. Z tego też powodu chciałbym odtworzyć, powiedzmy, w niektórych aspektach przynajmniej jedną z moich innych postaci magicznych z innej gry. Ten, kto będzie to oglądał, może skojarzy, o jakie aspekty chodzi. Jeśli nie, to trudno. Nie zobaczę, co jeszcze mamy. Teraz jeśli chodzi o fryzurę, może jakoś fajna będzie, taka, która mi podpasuje. Jest nawet niezła. Ale czy może znajdę coś lepszego? No, przyznam, że są ładne, różne, fajne. Aczkolwiek, czy znajdę odpowiednią? O, proszę. O, proszę, to mi się podoba bardzo. Może wezmę? I cóż. Może wezmę taką, może jakąś inną, chociaż trochę twarz mi tylko nie pasuje, może jakąś taką lepszą bym znalazł. Nie. Może to jest po prostu kwestia włosów. Że jakoś tak dziwnie to będzie wyglądało. No cóż, zostańmy jednak przy tym wszystkim i teraz najważniejsze, cera. Okej. Jak wygląda cera? Aha, jakieś takie zaczerwienienia czy coś. Nie mój typ, powiedzmy, zabawy zazwyczaj. Powinniśmy jakieś takie detale. Ale tak, powiedzmy, że normalne, jeśli chodzi o piegi, pieprzyki. Wow, dużo jest różnych opcji. Naprawdę dużo, muszę przyznać. I powiedziałbym, że nie jest to może najgorsza rzecz. Jestem też może wielkim fanem jakichś takich aż niewielkich detali, których i tak 90% czasu nie będzie się widziało. Ale dobra, jakieś szramy niewielkie, okej, są takie rzeczy. Widzę, że jest naprawdę sporo dla, w sumie dla większości osób, coś do dopasowania sobie. Jeśli o to chodzi jednak, ja bym powiedział pas tej kwestii. I wow. Oczywiście, że to, co innego można wybrać, jak monobryw. A ewentualnie brak brii, ale nie, nie. Tak, teraz bez żartowania, bez niczego, to skupiając się trochę na powadze. Może sobie odpowiednie? Te mogłyby być nawet. Może znajdę jakieś ładniejsze inne. Niech będą takie. Brwi. Może być dopasowany do oczu? A może nie być. Znaczy jakich do oczu. Do włosów. Żeby było jasne, zobaczę dokładnie, które tu mamy. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16. 16 kolor. To, żeby to było jasne, to tutaj też 16 kolor. Zarzucimy. Jeden. Czy to jest 2 w sumie już? Albo nie, 1, bo tak niech będzie, czyli to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Dobra, są dopasowane. Oczy. Też jest dużo różnych też wariantów. Nie będę nawet o tym może już mówił, bo nie ukrywam, dużo mi zeszło czasu. Z kilku godzin, które miałem poświęcone tutaj na siedzenie nad Hogwartem, nie zostało prawie nic. Więc będzie takie i teraz, co jest ostatnie? Okej. Okay. Czarodziej. Czarodziej albo czarownica? Oczywiście, że czarodziej. Pod tym względem, no, nie jestem może, powiedzmy, ja bym to najdelikatniej ująć. Nie jestem na tyle odważny, żeby wybrać to w inny sposób. I to mówię wprost, nie jestem na tyle odważny po prostu, bo wiem, jaka może być polska audiencja. To jest pierwsza sprawa, a druga, bardziej komfortowo będę się czuł po prostu z odgrywaniem postaci męskiej, jako, no, jako chłop i tyle. Ale tak, teraz zobaczymy, co tu mamy. Głosy. Okej, czyli męski, kobiecy głos, tylko tyle. That was quite something. I am indeed a student, but I a few cobwebs and some Okay. I am indeed a student, but I could I'm eager to get to Hogsmeade. Dobra, zostawmy taki.
Pierwszy głos, teraz poziom trudności. Historia, bez wyzwań związanych z rozgrywką, niewielkie wyzwania, zrównoważone, spore wyzwania związane z rozgrywką. Totalnie nie mam pojęcia o tej grze, więc zostajemy na normalnym. Teraz najgorsze, co istnieje. Imię postaci. Chyba będziemy się widzieć za jakiś czas, bo... Nazwisko to nie muszę nawet mówić. Starki. W szczególności, że jest to prawdziwe, autentyczne nazwisko jakiegoś amerykańskiego prezentera, dziennikarza czy kogoś. O czym dowiedziałem się dosłownie kilka lat po tym, jak już sobie nadałem ten pseudonim, się tak to określa. Ale tak, imię. Naprawdę bym musiał się nad tym zastanowić, bo znając mnie to zajmie milion lat, więc... Wybaczcie kolejne cięcie, ale widzimy się za chwilę. No cóż. Przemyślenia były długie. I nie wpadłem na lepszy, więc... Wybaczcie za to, jeśli wam się nie podoba. Ale nazwę go na cześć... Można powiedzieć, że maga... Grałem znowu w innej grze, więc... Tutaj wiele elementów jest... będzie połączone dosłownie innych gier. Ale tak. Imię będzie... Alryk. I tak. Jeszcze pozostały ostatnie kwestie, takie jak właśnie tutaj... uzupełnienie kwestii twarzy, może właśnie jakąś lepszą twarz. A to jest tylko ostatnie, co mogę zaproponować ogólnie. Zanim wyruszymy już z, miejmy nadzieję, zwykłą rozgrywką. Ale nie wiem, czemu te twarze wszystkie wydają się jakieś takie brzydkie. Może to. Jednak niech będzie. Chyba może być. Jedno tylko, co mnie tak poza tym zastanawia trochę, to sam powiedzmy kwestia, jak to się nazywa, ubioru. Bo nie widzę, żeby to był jakiś sposób na to, żeby ustawić krawat albo muszkę. Znaczy, preset sam już ci po prostu z góry narzuca, co ma być. Nie, żebym narzekał na coś takiego, ale tak. Ogólnie mówiąc, no jest to jakieś takie nietypowe ograniczenie. Sądzą, co to za włosy? O, takie coś. Ja zdecydowanie zostaję przy tych, które miałem wcześniej. No i dobra. Mając takie rzeczy, chyba możemy wyruszyć na przygodę. Miejmy nadzieję, że nie będę żałował tych decyzji. I że przez to, że już kilka godzin tu siedzę, Helga nagle nie zażyczy sobie swoich gier. Ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Okay, czyli chyba jesteśmy naprawdę jakimś, kto dopiero zaczyna się uczyć nagle. Ni stąd, ni zowąd. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along? Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Okay. Jakaś karoca? Czym kareta? Nie wiem, jak to nazwać. Wóz ogólnie, który strunie. Woźnica, który nie trzyma niczego, a i tak tu prowadzi. Ciekawa sprawa. No ale dobra. Ale dobra. Niech i tak będzie. A i tak, jeszcze ważna sprawa. Ogłoszę wam tylko, póki jest jeszcze wolna chwila. Nie jestem znawcą Henryka Garncerza. Ani ogólnie Hogwartu, czy innych takich rzeczy, więc... Możecie wrzeszczyć ile chcecie, ale... Niestety, moja wiedza jest ograniczona.
Więc tak. Jeśli cokolwiek by się takiego stało, naprawdę obraźliwego dla was, fanów Henryka Garncarza, czyli inaczej mówiąc Harry'ego Pottera, wybaczcie. Ale tak no. Ja po prostu jestem tutaj nubkiem, nowicjuszem, nieogarem. I tak, no, słyniemy sobie dalej. Piękna sprawa. Mamy gołębia, zwanego inaczej sową pocztową. Nowy uczeń, okej. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Okej, czyli jesteśmy jełopem, który dopiero zaczyna się uczyć. Dziwna sprawa. The fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Oh. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Jakieś poważne sprawy się zaczynają. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Okej, czyli już jakieś mroczne historie zaczynają się pojawiać. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly. To keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Już jakieś sekretne sprawy. Jakieś sekretne sprawy. Jakieś poświaty dziwne w ogóle. No świecia, no. No jak można nie wiedzieć, że to świecia? Po prostu świecia. No nieźle. Czy cokolwiek to było nagle znikło? A nasz pojazd został rozerwany w pół przez smoka. I pojawiły się jakieś stwory. Okej. Okay. Tutaj jestem w stanie wyłapać, o co chodzi. A, jeszcze wpadliśmy sobie na super. Otóż nasz bohater doświadczył po raz pierwszy śmierci kogoś. O nie. Tam to spadło, a klucz leci. Okej, okay, akcja. Super, udało się. Ale tak. Te stworzenia, niestety nie pamiętam jak się nazywają, pojawiają się tylko wtedy, kiedy doświadczy się śmierci. Więc... O nie. Pasek życia. Eliksir Wiganowy. Nie, aby się uleczyć. Okej, nadal uważam, że brzydki wyszedł, ale no, może to jest charakterystyka tej gry. Okej. Już nas uzależniamy od jakichś magicznych środków odurzających. Typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not ja sure. Nie mogę się rozglądać. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever okay. touches it to a specific place. Stop, Vicky. Ciekawa sprawa. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why.
A, mogę chodzić sobie, okej. Na razie nie wydaje mi się, żeby były spadki FPS-ów, więc może nie będzie aż tak źle. Skakać nie mogę, szarżować nie mogę, skradać się nie mogę, nic nie mogę. Okej. I... Wow! Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek to jest, to widoki są piękne. To mogę wam przyznać, piękne to jest. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Powiem szczerze, naprawdę podoba mi się to wszystko. Jak mówiłem, to nie przez to, że dajmy na to, jestem fanem Henryka Grancarza, jakimś wielkim. Okej, okay. Mam tu informację. Właśnie samo to mi się po prostu podoba, to jak to wygląda. I inne takie aspekty. Okej, okay, możemy już sobie skakać. Tak, równie dobrze mogłoby to, jak dla mnie, być w nieznanym uniwersum. Okej. Okay. Jakoś starożytna magia to była wspominana, ciekawa sprawa. Ale wracając. Jak dla mnie mógłby być nawet w nieznanym uniwersum magicznym, i byłbym równie podekscytowany jak tutaj teraz. Okej. Okay. A przy okazji wiem, że trochę zagadałem tam, ale tak. Żona tego gościa szukała jakiejś dawnej magii. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Jakiś ślus. It's not common up here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Ambruszczka. On the center. Mamy przycisk, żeby zrzucić zakręt podstawowy. Piu, po prostu piu, piu, piu. Okej, okay, podoba mi się. Fajne. To jest szybkie strzelanie magią. Okej. Okej, okay. Okay. Użyj swojej kamery, aby wybrać nowy aktywny cel. Okej, okay. Czyli kamera potrafi wskazywać, w jaki dzbanek czy inne rzeczy będziemy strzelać. Z podstawowego jakiegoś machnięcia, okej. Okay. Okej, okay. Przy okazji jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj poruszyć, zanim coś będziemy robić dalej. Wybaczcie, tak teraz, ale to już jest najważniejsze dla mnie. A gdzie to jest? Rozmycie w ruchu. Muszę to po prostu wyłączyć, bo mnie to szczerze irytuje. Jeśli ktoś chce, żeby to wróciło, to piszcie spokojnie. Ja niestety, no, preferowałbym, żeby tego nie było. Thank you, sir. Aha, komentuję to, że sobie strzelam do wszystkich dzbanków, no nieźle. Jeszcze to sobie strzelam. No czemu nie? Dobra, dobra. Byłbym ciekawy, w jakim momencie to się konkretnie dzieje, tak historycznie, fabularnie. Bo tak, jak na razie żadna z tych postaci przynajmniej mnie się nie kojarzy z niczym. Ale no, może to jest tylko kwestia mojego, no, nieznania tego wszystkiego, albo ignorancji, czy coś, nie wiem. Ta. Piękne zaklęcie, a efekty też, no, nie najwyższej, powiedzmy, jakoś tak klasyk, jakieś tam specjalne efekty w filmach niektórych, ale i tak świetne, mi się podoba. Tak, cokolwiek to jest, cokolwiek to ma działać, będzie ciekawie. I samo miejsce też ogólnie, więc no, ładne, urocze, piękne, jak zwał, tak zwał. Why would someone have built this
this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Jakaś mechanika zaraz się została wprowadzona? Nie. Myślałem, że nowy rzecz będą nas uczyć, jak to w samouczkach. Papa pokazuje najbliższe otoczenie. Babą na jej środku. Okej, to jest aktywne. Cel. Przytrzymaj, żeby zobaczyć opis misji. Aha, pokazuje mi, że mam gdzieś tam jakoś. Z jednej strony fajnie, z drugiej mam nadzieję, że to nie będzie takie dosłownie prowadzenie za rączkę cały czas. A jeśli będzie, to da się jakoś to wyłączyć. Bo, no nie ukrywając. Raczej jestem z tych, co lubię też samym odkrywać. Okej. Teraz najważniejsze pytanie. Nie, niestety jeszcze. Albo tu nie ma znajdziek, mam taką nadzieję. Albo jeśli są, to na razie musimy je ręcznie znajdywać. Bo to jest jedyna rzecz, którą też Helga mi przekazała. Zanim zaczął grać. Że muszę się przyzwyczaić do tego, że będę spamił przycisk R cały czas. Ze względu na jego przydatność, bo jest tam ponoć zaklęcie Revelio. Jak to będzie konkretnie działało? Nie mam pojęcia. To znaczy, będzie bardzo, bardzo, bardzo przydatne i bardzo, bardzo często będziemy po prostu pomóc z niego korzystać. Chcę zobaczyć, czy to już działa, ale najwidoczniej mamy na razie tylko takie umiejętności podstawowe tego typu. E? To jest. Ja patrz, z jednej strony jestem tutaj ja taki, z drugiej strony też ja tam jestem, a w jakiejś takiej innej sali. That enchanted stone here. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Okay. Naprawdę jesteśmy jakimś dziwnym dziwakiem, nawet jak na czarodzieja przystało. Co to był na Merlina? No, ja chciałbym wiedzieć. Na serce go dryka. Ciekawe teksty. I don't believe it. Jakaś taka jaskinka. I... recepcja? Nie, wygląda na to, że to jest jakaś recepcja. Goblinem nawet. Okej. Hello? Goblin bankier. Okej. Przynajmniej wiemy, że jesteśmy w banku. Okej. Cokolwiek by się działo, nie działo, to jest... póki co chaotycznie tajemnicze. I nie wiem, czy z tego powodu bardziej cieszyć, czy niepokoić, ale okej. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Okay. This way, then. Okay. Cokolwiek to się dzieje, jest naprawdę dziwne. Jakiś konkretny numer skrytki, o którym nie mamy pojęcia nic. To już okazał się kluczem do niej. No, nad tajemnicami. After you. Ale to w sumie to chyba oznacza, że my jesteśmy z powrotem w Londynie? Mi tak kojarzy, że ten bank cały był w Londynie. Chyba, że coś mylę. Ten wagon wygląda ciekawie, ale nie wiem, czy go znałem wcześniej, czy nie. Na pewno moja wiedza na ten temat jest ograniczona i bardzo zapominalska. Service.
Okej. Czy to kiedyś... To kiedyś chyba było jeszcze bardziej elitarne niż do tej pory? Czy niż to było... Może inaczej. Tutaj jest to bardziej elitarne niż to miało miejsce... Chyba u Henryka. Kurczę, ale podoba mi się. Piękne to jest. I oczywiście... Powiedzmy, przerwa, skip, cofnięcie, zatrzymanie, jakkolwiek to nazwać, ale... Podoba mi się. Vault number... Vault 12. Momentous day! On your way. Miejski policjant gubliński. Wydaje się być trochę też taki poirytowany naszą obecnością, nie wiadomo czemu. No cóż. Cóż. Pojechał sobie gdzieś chyba. Profesor, the armband that God was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Okej, okay. Taki sam jak na obroży, czyli będzie coś niedobrego. Oczywiście. Oczywiście. Nie może być spokojnej historii początku. Nie, od razu musi być z grubej rury. A to są takie klasyczne dla gier tego typu, więc no... Nie bym narzekał, ale... Liczymy, że może to będzie chociaż spokojniejszy początek. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Okay. I uwaga, uwaga, piękna animacja. Tam nie tyle co piękne, co raczej takie no, typowe, ale no. Thank you for your help. Okay. Mogę z nim wejść, jak miło. Jak miło. I coś tam widziałem, że znowu było, więc pewnie znowu jakieś sekretne przejście. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Aha. Aha. No i oczywiście jakieś komplikacje jeszcze większe. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. Dobra. Tam. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio. Czy nie uczą nas Revelio? Okej. Okej, już rozumiem informacje od Helgi. Okej. Okej. Rozpoczynaj. Mhm. Okej. Okej. I jeszcze trójkąt z okiem, nie. Piękny, piękny, ale tak. Już rozumiem, czym mówię o Revelio, czyli zaklęcie, które pokazuje, co się dzieje wokół nas. Okej. Okej, już rozumiem, czym będziemy tym spamić. A tu coś jest? Nie. Po prostu można spamić sobie tym. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. Okay. That symbol has the same glow as the one I saw on the porky container. Okay. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Revelio, lead the way. Okay. Czyli będę sobie spamił Revelio w każdej sytuacji, oczekując sekretnych drzwi w każdej ścianie, no. Gry wiedzą, jak po prostu mnie zachęcić do łażenia po każdym kamyczku i sprawdzania, czy za nim nie ma jakiegoś skarbu sekretnego. Okej. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Okay. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Okej. Okay. No to naprawdę poważna sprawa, skoro jesteśmy w miejscu, z którego nawet nie możemy się wyteleportować. Zresztą cień wydaje się być trochę zepsuty w niektórych miejscach, ale to jest niewielka rzecz jak na to, że gra naprawdę działa świetnie, płynnie i w ogóle. Mimo tego, co słyszałem o wydajności. Okej. Znowu po świata, tym razem na podłodze. Czy to znaczy, że musimy tu spamić w Revelio? Nie. I tak zaryzykuję, ale nie. Chyba tym razem muszę po prostu tutaj sam stanąć i dotknąć. Chyba coś zepsułem. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Okay. Right. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Just be Revelio? I presume this is what you saw reflected in the floor. Okay, Revelio działa. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ciekawe. Perhaps you should cast Lumos. Nowy czar. Yay, super. Dobra. Dawaj, dawaj je łopie. Naucz się nowego czarodziejstwa. Lukas, wybaczcie za kaszlenie. Ale oczywiście siostra musiała przyjść. Nie wiem po co. Przeszkadzać. Ale tak, zauważ zaklęcie oświetlające różdżkę, Lumos. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emanuje z czubka twojej różdżki światło, co pozbawia widoczność w ciemnych miejscach. Okej, czyli jedynką będziemy latarkę uruchamiać. Okej. Dobra, czyli zaraz będzie tutaj jakieś rozwiązanie. No i dawaj tę nagrodę. Dawaj tę nagrodę, moją nagrodę. Ja chcę nagrodę. To gdzie ta nagroda? Aha, nagrodą jest jeszcze więcej posągów. Które nie wyglądają na zbyt przyjazne. Cute jest Portego, okej. Okay. Czyli kolejne zaklęcie, które będę spamił pewnie co chwilę. Oho, spamić zaklęcia, a ja kiedyś nauczę tak spamić. Dobra. Okej, no. Spokojna rozgrywka, tylko wspamienie przycisku. Ale tak. Niestety umiem tylko robić jakieś podstawowe piu. Nic więcej nie mogę robić. Co jest trochę smutne, bo preferowałbym robić jakieś więcej coś niż tylko strzelać po prostu byle sobie właśnie takim podstawowym atakiem. Ale tak, 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 tak. Piu, piu, piu po prostu, no i skupmy się na tym, żeby nie umrzeć. Siostra, proszę cicho. Nie chcę żadnych spoilerków. Ja chcę sobie samemu tutaj po swojemu grać, odkrywać i nie znać niczego. Siostra, Helga ma wyłączny po prostu przywilej mówienia mi, co mam robić, jak mam robić i spoilowania, bo ona jest sponsorem tej serii, jak ci to powtarzam, który jest z rzędu. A teraz proszę, jeśli masz mi kaszleć, to kaszl poza tym pokojem. Ja naprawdę chcę tu w spokoju móc dokończyć odcinka, który trwa 38 minut, a ja nadal jestem w samouczku. Nie, właśnie postać bardzo szybko zrobiłem. Okej, okay. Trzymaj się blisko. Okej, okay. Dasz mi jakieś światełko? Znikł. Noż zniknął mi. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Jakie to są jakieś coś, więc no ja pójdę tam, gdzie mi takie dziwne światełko każą. A obym się nie mylił od tego. Okej. No to pora umierać ponownie, bo teraz będziemy samemu przeciwko tym wszystkim posągom. Okej. Nie mogę liczyć na pomoc. Widzę to! Nie oszukasz mnie, gro. Tym razem mnie nie oszukasz. Monetki. Nie wiem, po co mi one jeszcze. Czy być jakiś nielegalny handel, czy co. Ale mam monetki. Okej. Czyli muszę stanąć chyba idealnie na środku.
czyli wszystkie naraz muszę aktywować? Tak się da? Proszę bardzo, tak się da? Tak się da? Czy się nie da? Okej, okay, czyli będę się po prostu... Dobra, mamy co, mamy co. Jest to realne. Okej, okay. No, no już... Przepraszam bardzo, to już miało aktywować. Gro! Ogarnij nieogara. No, ja to wiedziałem przecież! Więc nie, proszę, postaciu, nie gadaj do mnie, do gracza, jakbym był jełopem. Ja ogarniam, co tu się dzieje. Nie przejmuj się tym, Gro, że nie umiem czasami w zagadki wymagające precyzji. Dam radę. Przemyk po udanym życzeniu Protego, by użyć drętwoty, która na krótki czas ogłuszy wrogów. Ogłuszenie wrogowi otrzymuje większe obrażenia. Określone złotymi numerami. Okej. Okay. Jeśli będę dłużej trzymał, to mogę drętwoty robić. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli muszę teraz... Jest dosłownie... Okej. Okay. Czyli dosłownie jest teraz... Challenge robienia drętwoty. Okej. Okay. Challenge, siostra. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Łatwe. Muszę przyznać, systemy podróż na razie nie wydają się zbyt... skomplikowane. A jednocześnie... Nie wiem, czy to, powiedzmy, będzie wymagane, żeby ta gra była przyjemna, żeby był to jakiś... Nie zdążyłem z obroną. O proszę, pierwszy raz mnie coś trafiło. Ale dobra, podoba mi się, podoba mi się. Prosty system, ale naprawdę może być świetny. I co teraz? Halo, posągów już nie ma. Okej. Okay. Aha, czy już ceni Revelio? Wyłącza mi Lumosa, no przepraszam bardzo. Tak ja mam co 5 sekund rzucać Revelio, żeby... Teraz mnie musicie sprintować, serio? To będzie pierwsza mechanika, którą poznałem. I dobra. To się mówi, że więcej tu nie będzie skrzynków na razie. Chociaż ja i tak nie ufam tej grze, więc no. Więc dawać mi moje skrzynki. Tak, tak, siostra robi odgłosy traktora, inaczej mówiąc śmieje się ze mnie. Ale dobra. Tutaj znalazłem jakieś... Drzwi utworzyłem. Magiczne drzwi... Bezdrzwiowe? A nie, dobra, to jest portal. Tu znaleźć jeszcze profesora, który mi się zgubił. Chyba, że profesor już nieważny i teraz mogę sobie po prostu pójść bez niego, uciekamy stąd. Po prostu nie, teraz mi profesor, niech sobie zginie tutaj sam. Bez żadnego ratunku, nikt nie będzie wiedział o jego istnieniu. A, dobry pomysł. Nic nie ma? Czy po prostu nie znalazłem niczego na razie? Jest, jest skrzynka, moja skrzynka. Dawać mi skrzynkę. A to znowu tylko monety? Czułem na coś lepszego niż monety tylko. Ale dobra, widzę tam kolejną. Widzę tam kolejną. Dawaj, dawaj, dawaj skrzynka. Siostra niestety wykrakała, są tylko monety. Ale nadal lepsze monety niż nic, więc... badamy. Bo jesteśmy badaczami teraz. Wcale nie uczniami Hogwartu, nie, jesteśmy badaczami. Nie ma, zgubił się. Jakaś magiczna buteleczka. Albo to jest wisiorek do kluczy. Znaczy, bardziej bym chyba postawił wisiorek do kluczy. Tak. Przepraszam, skąd on się... Czemu się znalazł tam? Ja czegoś nie rozumiem. Gościu, to jest albo jakieś świecie jadełko po prostu, albo to jest najprościej w świecie bryloczek do kluczy. Przecież ma kółeczko, żeby to zawiesić. Tak, wiem, że to studnia myśli jakaś dziwna i coś innego, ale... Moim zdaniem to jest bryloczek do kluczy, naprawdę. A jednak nie, jednak to jest jakieś coś innego. Okej. Okej, czyli co, bo... Okej. Czarne chmury, jakiś boom, stary dziadek, który sobie szaruje patyczkiem. Dziwne pytanie, siostra, ale nijak. Ja mam jakąś używaną różdżkę, którą mam i tyle. Hmm.
traces of ancient magic as I can. Okay. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets. Nie wiem, czy kojarzy takiego gościa. Natomiast jakiś Parsifal, ale nie wiem, kto to był do końca. Parsifal Rockham. Nie kojarzę ani jednego, ani drugiego, tak szczerze mówiąc. Ale kto wie, może to są jakieś ważne postacie w świecie Henryka Garncarza, których po prostu, jakby to najlepiej powiedzieć, no nie wiem, bo nie kojarzę tego aż tak dobrze. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Okay. Jakaś wielka po prostu konspiracja. Are the key to understanding why. We were all looked rather different than it did a moment ago. Someone's coming. O nie. Who were they? I don't know. But sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't help. Okay. Okay, już jakieś większe znowu się akty dzieją. I okay, to będzie pewnie nasz główny złol. Naszym celem będzie go powstrzymać, bo ukradnie nam jakiś wskazówka czy coś. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Tak, coraz bardziej wygląda na wielkiego złego tej gry. No i itnął nami. Itnął po prostu i tyle. Okej, nie dosyć, że itnął, to jeszcze jakiegoś wielkiego golema nam przyzwał. No co to ma być? To się... Bo takie... Okej, rozumiem, że jakaś akcja, jakieś mroczne tajemnice i w ogóle, ale... Mam teraz do was jedno pytanie. Do was wszystkich tutaj, którzy to mogą patrzeć na to. Czy waszym zdaniem ta akcja nie rozgrywa się trochę za szybko? Jesteśmy dosłownie gościem, który od niedawna dowiedział się, że zostanie przyjęty na czarodzieja. Dopiero się uczył podstaw magii. I coś takiego? No przepraszam bardzo, ale... Grając w tą grę, ja się nie pisałem na bycie drugim Henrykiem Garncarzem. Ale dobra, prawda jest taka, że nie pisałem się na nic konkretnego. Bo no, po prostu nie znałem tej gry. I że nie, żeby mi się nie podobało, ale... Jak dałem trochę za szybko, to się wszystko dzieje. Wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Niemożliwe. Those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Okay, żeby ktoś zdążył się dotarł aż tutaj. We have a sorting ceremony to get to. Musimy dostać się na ceremonię przydziału. Nie mówcie mi, że totalnym przypadkiem jesteśmy przy Hogwarcie. A nie, nie, jesteśmy po prostu przy stacji pociągowej do Hogwartu. Okej. Okay. Równie blisko. A nie, jednak w Hogwarcie. Okej, okay, no...
ciekawe. To mogę wam szczerze powiedzieć. Ciekawe, ale wydaje się to takim trochę tanim zagraniem, że no przypadkowo wyrzucimy was w to miejsce. I tak. Żeby nie było, to nie jest krytyka jako ta gra jest zła. To nie jest krytyka jako nie podoba mi się, tylko jako gościu, który grał już setki gier. Tak dla jasności, na Steamie, Gogu i innych tych bibliotekach mam łącznie 700, jeśli więcej. Aż nawet ponad 1000, siostra mówi, nie wiem, dawno nie sprawdzałem. To niektóre takie tanie zagrania wyłapuje, no i nie jestem w stanie po prostu ich nie krytykować. Nawet jeśli nie mam nic przeciwko nim. No ale dobra, wrona, jakiś tam był, nie wiem, koteczek, wewąż i coś jeszcze, ale nie byłem pewien co. No i teraz zobaczymy, co tu się stanie. Dalej. We haven't missed the sorting ceremony. Mm-hmm. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, zepsuł mi ubranie. Teraz szlafroka noszę. As soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, mm-hmm. I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Wow, wstaję taką 51 minuta. Ktoś mówi, że jak tylko zostaniemy przydzieleni, to na tym skończymy chwilowe po prostu nasze spotkanie. Okej. Okay. O, lagują. Black. Prepare yourself to meet. Laguje ta scenka, nie wiem czemu. Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Mm. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Vredny dyrektor. I'll be in touch. Mhm. Laguje. Na szczęście nie na nagraniu, ale u mnie prywatnie laguje, więc bądźcie po prostu świadomi, że faktycznie są problemy z lagowaniem tego wszystkiego. Ale nadal jest dziwna sprawa. Okej. Wielka chwila, siadamy na stołku. Jakże niesamowite, stołek i wredna czapka, maruda. I co teraz? Ah, yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Okej, dobra, starcz czapko. Zajść z wiedzenia. Cóż, zwiedzania. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. Dobra, czapka. Mniej poplania, więcej przydzielania. Ja chcę kończyć odcinka, nie może trwać godziny. Odwaga, ciekawość, lojalność, ambicje. No niestety. Tutaj powiem szczerze, że nawet ja, który nie ogarnia to wizji. Nie, siostra. Henryka Grancarza nie ogarniam, nawet połowie tak jak ty ogarniasz. Taka prawda. Niestety, łatwo mogę wam powiedzieć. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin. No niestety. Ale co jest dla mnie najbardziej prawdziwe? No. Ciekawskość albo ambicja. Ciekawość pod groźbą karania. Nie. Ale pod groźbą karania. Przykro mi, siostro, nie. To nie jestem ja. Ciekawość albo ambicja. Dobra, nie będzie ciekawość. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Nie pasuje mi to.
Nie pasuje mi to jednak, ale trudno. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Może. Perhaps you belong in Ravenclaw. Serio? Proszę bardzo, i to tyle po prostu? I jedną decyzję się odpowiada i to jest takie gotowe? Oczywiste? Wiecie co? Spodziewam się czegoś więcej niż takie dosłownie odpowiedź, która tak naprawdę wprost mówi, co dostaniecie. Niestety, i to szczerze mogę wam powiedzieć, w tym momencie czuję się totalnie zawiedziony tym, jak to wykonali. Czy chcę to zaakceptować, czy nie? No cóż. Powiem wam tyle, zobacz, czy jeśli wybierz inny dom, jak to będzie wyglądało. A, dosłownie, no, bierz co chcesz, no, toż... Tu wam powiem tylko tyle. W tym momencie kończę odcinka. Jaką decyzję podejmę, zobaczycie w następnym, który pewnie nagram po krótkiej przerwie, bo już kilka godzin siedzę przed tym, żeby dla was ten całogodzinny odcinek wyszedł. Więc tak, zawiodłem się. Nie polecam takich metod. Początkowo wygląda wszystko na zasadzie, czy wolisz zwiedzać, czy wolisz coś. I ja myślałem, o, dobra, będę odpowiadał i na pewno tylko coś wylosuję. A potem takie, no ale co jest twoim charakterystyczną cechą? Mówię, jestem ciekawski. Dobra, no to no, oczywista odpowiedź, masz tutaj to. Nie polecam. Dobra. A, siostra chciała przekazać, że jej to strasznie jako fance Hendryka przeszkadza i że boli ją serce z tego powodu. Ja niestety nie mam takich mocnych uczuć, jeśli chodzi o samego Hendryka. Ale tu powiem wam tyle. Mnie to boli z perspektywy tego, jak dobrze można było tu przeprowadzić po prostu pytania, które mogły nie być aż takie oczywiste, jednoznaczne. Ale zmarnowali okazję. Ale dobra, starczy marudzenia. Na tym kończymy naprawdę, więc do następnego, no i trzymajcie się. Hej, hej.